poprzednim odcinku. Gerwazy z Radomia znowu wpadł jak śliwka w bimber. Uratowana przez niego blondyna z kuku na muniu albo nie może psychicznie wytrzymać faktu grania w tej szmirze, albo jest spokrewniona z Golumem. You don't have any friends. Nobody likes you. Nie wiedząc, co robić z tym fantem, Wiedźmak udał się do eksperta, niejakiego feldmarszałka Dudu. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Tymczasem Bławatek na wspomnienie bujnej grzywy Jamesa z zespołu R zaczyna miewać lubieżne myśli. By ukrócić fantazję Netflixowej gromady, Gerwazy zabiera kolegę w Bieszczady. Tam spotykają się z grzybiarzy parą, z Czaką z Rusem oraz twoją starą. Widząc, że blondyna jest walnięta z deczka, remedium było jedno. Dla mnie wódeczka. Młoda jednak miała rozpocząć właśnie dramę. Walnęła więc kamehame w Zulusa i twoją mamę. I wnet się okazało, co nie tak z blondi głową. Widziała wszystkie odcinki, jeszcze przedpremierowo. By więc ulżyć w bólu dziewczęciu o mózgu perliczki, zapodano dobrej żytni, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. Tymczasem zespół R znowu błysnął, jednakże nie intelektem, ponieważ tuż pod ich nosem król i kurowa potajemnie robili zakupy u kupca korzennego. Kurwiego syna! Transakcje związane były z odbywającymi się w królestwie mistrzostwami w ping-ponga na poziomie gminnym. Jednakże Jessie metodą ustnej perswazji dowiedziała się sekretu od niejakiego Gracjana. Jak się okazuje, król w młodości funkcjonował pod pseudonimem Kudłaty i wraz z grupą nieletnich recydywistów oraz psem notorycznie naruszał cudzą własność prywatną. I wszystko by mu się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. Tymczasem twitterowy bojownik Czopek w towarzystwie chudego Joe ruszyli do pośredniaka. Tam jednak niezła draka, gdyż ich nowym szefem został kupiec korzenny, zwykły skurwysyn. Widząc, że jego postępowy kolega ma dwie lewe ręce, chudy Joe postanowił nieco przyspieszyć selekcję naturalną. I tak zaczopkował Czopka. Od teraz Twitter nazywa się X. Tymczasem Jennifer z Wałbrzycha obiecała Siri, że zabierze ją do słonecznych Włoch. Nie powiedziała jednak, że ma na myśli te warszawskie Włochy. Tam Jennifer spotkała starego znajomego. It's me, Mario! I jako, że wisiała mu sporą sumkę, teraz musiała swoje odpracować. Wraz z psiapsiłkami została więc najęta do zadania spełniającego jej kwalifikacje. Czyszczenia miejskich szaletów. Wykorzystując chwilę wolnego, Ciri ruszyła, by zakosztować wielkomiejskich uciech. Zagryzając odgrzewane czurosy, udała się więc na seans swojej ulubionej bajki z dzieciństwa. Nie doczytała jednak, że będzie to nowa adaptacja by Netflix. Oto ta baluga, dzielny ta baluga, zów i fart. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie. Raz, dwa. Nasz mały tabalugan zawsze sobie radę da. Zły bałwan chce zamienić w śnieg, co tylko wokół trwa. Lodowe kule wystrzeliwuje, by czynić zło, sposoby zna. Nowy mistrz Siri Skywalker zaczął ją tytułować Jakubem i bezpośrednio wyrażał swoją wolę. Jakubie, zrób mi woda! W drodze do lodziarni Siri napotkała studentkę z Erasmusa. Ponoć była ona znajomą samego Egolasa z Brooklynu. Niestety, zamiast mieć w Siri przyjaciela, ta wolała jej portfela. System operacyjny Siri padł więc pod naporem scenariusza pisanego od kretynów dla kretynów.
Modląc się więc do guzika, Siri wsiadła na kucyka i nie dbając o bagaż, nie dbając o rozum, ruszyła w siną dal. Jednakże wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen nie zapomniał krzywd z poprzedniego sezonu i już doganiał naszą Siri. Już chciał pokazać jej swoje dwa nagie miecze. Jednak dokładnie w tej chwili, niczym prowadzony po GPS-ie, na miejscu pojawił się Gervazy. Miał do przejechania zaledwie kilkaset kilometrów w zaledwie kilka sekund. I jako, że w tym serialu nic się kupy nie trzyma, to przynajmniej mistrz krzyżacki pozostawił jedną po sobie. I choć jak oglądam to w środku skowycze, przedstawiam nowy odcinek Netflixowego The Witcher. No dawnośmy się nie widzieli. Dzień dobry, z tej strony Drwal. Moi drodzy, kawał czasu, nie? Panowie i panie, że tak na wstępie powiem, dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane, tak? Człowiek chciał dobrze, wyszło jak zwykle. Ja już przestaję zapowiadać, kiedy będą kolejne odcinki, okej? Bo to nigdy nie wychodzi, jasna cholera. Chciałem zrobić dwa odcinki do końca tamtego miesiąca minionego i co? I mamy już 2 sierpnia i dopiero teraz wychodzi odcinek 4. No ale tak to jest. Prawda jest taka, że już w poniedziałek pierwsza wersja tego odcinka wyszła na kanał pod sam mocny wieczór. No ale tym razem nie upiekło mi się i YouTube do czegoś tam się doczepił, więc trzeba było troszkę pozmieniać. Ale przynajmniej dało mi to chwilkę czasu nad tym, żeby może troszkę tam jeszcze coś dodać do wstępniaczka. No, między innymi cała sekwencja z tabalugą jest pomysłem nagłego przypływu geniuszu, ewentualnie szaleństwa. Proszę bardzo. Także panowie i panie, odcinki wychodzą regularnie, no tego nie można zaprzeczyć. Na pewno po drodze tempo przyspieszymy, bo pod koniec miesiąca wyjeżdżam bailando na wakacje upragnione, jeżeli wszystko wyjdzie. Słowem wstępu pozwolę sobie także podziękować wszystkim tym, którzy w ostatnim czasie zasubskrybowali tutaj kanał, a subskrypcji wcześniej mieli. Dzięki temu nasze statystyki się polepszyły, bo gdy ostatnio patrzyłem, to z osób, które regularnie mnie oglądają, subskrybowało mnie jedynie 50,3%. Teraz zaś zwiększyło się to do 50,5%. Jeżeli oglądacie regularnie moje materiały, macie przy tym frajdę, pojawia się u was banan na twarzy, no to nie bądźcie paruwa, zostawcie suba, walnijcie w dzwona. A ja wypiję chętnie wasze zdrowie. A uwierzcie mi, że po tym odcinku to będzie bardzo potrzebne. Zresztą długość odcinka mówi sama za siebie. Z ostatniego ogłoszenia parafialnego zrobię coś, co zwykle robię na samym końcu filmu, czyli podziękuję wszystkim tym, którzy dokładają własną cegiełkę do budowy naszego internetowego tartaku, czyli wszystkim wspierającym kanał, moi drodzy. Tutaj, o, nie, albo tu, o, tu się pojawiają teraz wspierający tutaj na YouTubie poprzez przycisk wspieraj oraz także ci, którzy wspierają mnie na platformie Patronite. Kurka wodna, coś tak kminie, jakby tak dla jakieś nagrody dla was w końcu skombinować, jakieś souveniry, ale jeszcze nie rozkminiłem, co by wam się spodobało najbardziej. Tak czy inaczej, wszystkim tym, którzy chcą własną cegiełkę, czy też raczej belkę do budowy tartaku dołożyć, odsyłam tutaj na YouTubie Obca Wspieraj oraz mój profil na Patronite. Dziękuję pięknie, wypiję wasze zdrowie, a teraz już lećmy do tego materiału. Odcinek zaczyna, widok, na który czekaliśmy. Siri! Napatrzcie się, bo jej tu będzie dużo w tym odcinku. Widzę ten entuzjazm w waszych oczach. Także Siri gdzieś tu biegnie! I jakieś takie lagi są, jakieś glitche. Cyberpunk, kurka, nie, to nie jest cyberpunk, to jest sen, który miał tutaj Kahir. Chociaż patrząc na ilość Siri w tym śnie, no to raczej jest to koszmar, ale mu się zupełnie nie dziwię. Jednakże z tego koszmaru budzi go kto? Nie, moi drodzy, to nie jest gosposia, to nie jest jego niania, nie jest pani Bożenka, nie, budzi go sam kupiec korzenny! Emhyr War Emrace przyszedł, obudził Kahirka. Kahirku, wstawaj, jajecznica stygnie. Ten tu ubiera majty, mówi: ojejku, nie spodziewałem się nowego zadania tak szybko. Daj mi tutaj, Emhyrku, się ogolić, zęby umyć, zawijam kiece i lecę na misję. I moi drodzy, to już nie jest kwestia tego, że Emhyr jest cesarzem największego imperium w wiedźmińskim świecie. Jest najważniejszą osobą w tym momencie.
najbardziej znaczącą w wiedźmińskim świecie. A cokolwiek nie zrobi, to musi się osobiście fatygować. Osobiście musi iść do kowala po miecz, osobiście musi przyjmować jakichś elfich obdartusów, osobiście musi przychodzić, zasłonki odsłaniać, kahirka wybudzać? Nie ma tu już żadnej. Ale gdy sobie przypomnę też scenę z książki, bo była jedna scena, kiedy właśnie Emhyr rozmawiał z Kahirem. W tamtej scenie nie tylko widać było pozycję Emhyra jako władcę, jako człowieka surowego i zdystansowanego do jego poddanych, ale także czuć było wagę misji, jaką powierza Kahirowi. Bo dokładnie dał Kahirowi do zrozumienia, że to nie jest tak, że ja ci teraz wybaczam, zapominam, czy tam zawiodłeś wcześniej. Nie, nie, nie. Ty teraz masz szansę uratować swoją głowę od ścięcia. A nawet nie do końca. Masz szansę opóźnić decyzję co do tego, czy chcemy cię tej głowy pozbawić, czy też nie. I czuło się w tej scenie, że aha, to nie są przelewki, Kahirze drogi. Masz ostatnią szansę. Tutaj jest to good guy Emhyr, siada sobie wokół Kahirka, dobry kumpel, pogadamy sobie. I uwaga, tu mamy też potwierdzenie właśnie tego, że jemu zależy na tym, żeby tą Ciri sprowadzić do siebie. W roli jego córki. On tu mówi, będę mieć u boku córkę tam, gdzie jej miejsce. Także cała motywacja Emhyra, jaką miał on w książce, bo jak wiecie, w książce miał on bardzo konkretne plany wobec Ciri. Zamierzał bardzo blisko ją poznać. To było związane z tym całym proroctwem, że potomek Ciri miał władać połową świata, a potomek potomka Ciri miał władać całym światem, tak? I książkowy Emhyr właśnie tego proroctwa się uczepił. Więc fakt tego, że on był ojcem Ciri, to było tajne przez poufne. O tym nie wiedział nikt. My jako czytelnicy się dowiedzieliśmy tego dopiero na końcu książki. I ten fakt oraz go ukazanie pod koniec książki miało znaczący wpływ na zakończenie. Tutaj zaś tego nie ma, bo tu on od razu szukam mojej córki. Dlaczego nie wywiesi ogłoszeń? Moja córka Cyrilla poszukiwana, ja jestem jej papą. Po co w takim razie tutaj była w ogóle wojna o Cintrę? Dlaczego oni tutaj najechali Cintrę, skoro on mógł po prostu przyjść, cześć, jestem cesarz, a to jest moja córka. I mógł to z łatwością udowodnić. Tego się nie dowiemy, moi drodzy, ale najwyraźniej ludzie, którzy piszą ten serial, też tego nie wiedzą. Bo oni w ogóle nie wiedzą, co robią. Niemniej, kupiec korzenny zleca Kahirowi znowu tą właśnie misję. Masz znowu dorwać tą Ciri i w związku z tym udaj się do elfów i weź ich przekonać, żeby ci pomogli. Tym bardziej, jak teraz usunąłeś tamtego elfa buntownika. Tymczasem w Aureturze widzimy tutaj kolejną naradę czarodziejów. Ci czarodzieje naradzają się średnio co dwa odcinki. Najwyraźniej kiepsko im to idzie. Ale uwaga, tutaj czytamy. Czy mi się wydaje, czy ona jest jak uporczywy grzyb? I ja już nawet nie musiałem jej słyszeć, a już wiem, o kim oni mówią. Bo oczywiście mówią o Jennifer. Jennifer przybyła przed tutaj to czarodziejskie gremium i zaczyna swoją przemowę. Pamiętajcie, Jennifer w poprzednim odcinku powiedziała, że ona chce przywrócić pokój i miłość. I ona chce czarodziejów zjednoczyć, żeby oni ten pokój i miłość wszem i wobec nieśli. Jeszcze trochę, a zaczną zaprowadzać demokrację. Tylko przypomnę jeszcze, że Jennifer przecież tą całą radę zdradziła wcześniej. Oblała ich zimnym moczem wtedy, kiedy na tej wielkiej imprezie miała ściąć Kahira, ale tego nie zrobiła. Zamiast tego porozwalała wszystko, zrobiła bordel i odjechała na koniu i uciekła. No, najwyraźniej tak zachowują się dojrzali czarodzieje, którzy liczą już kilkadziesiąt lat na karku, jeżeli nie więcej. Przypominam, że wedle książek czarodziej, który był poniżej setki, był jeszcze uznawany za młodego. I tu mamy sniki Wilgefortza, ale o Wilgefortzu ja się jeszcze wypowiem zapewne w kolejnym odcinku. Albo jakoś w którymś dalszych. Tym, jak jego postać zupełnie spaprano. Na wszystkie możliwe sposoby. On tutaj ją popiera. On tu jest, wiecie, good guy Wilgefortz. No, bo oczywiście on kręci z tą Tisają. I Jennifer zaczyna tutaj ich pouczać, że musimy zapomnieć o sporach, żeby wspólnie bronić wszystkich królestw. Że ja bym chciała wszystkim wam najpierw podziękować. Nie tylko za współpracę, ale też za wybaczenie mi przeszłości. Wiem, że zachowałam się jak nastoletnia gówniara, ale w tym momencie ja przyszłam tutaj pouczać was, jak powinno się zachowywać. Czyż nie jestem osobą, która wzbudza wasze zaufanie? Konklawę to początek drogi do odzyskania waszego zaufania, proszę bardzo. No, moi drodzy, wydaje mi się, że już po tylu durnotach, z jakimi miałem do czynienia w tym serialu, ja już czytam jak w otwartej księdze, w każdej z tych postaci. Bo każdy bohater jest tutaj prosty jak budowa cepa. By nie rzec prostacki. Koniec podziałów. Koniec tajemnic. Wszyscy możemy stać się lepsi. Tak. Jesteś zwycięzcą. Dobiegniesz do mety i będziesz diamentem. Proszę bardzo. Widać, chiński czarodziej się wzruszył. Mistrz Pai Mei z Kill Billa po taniości.
Także widać, że przemowa Jennifer zrobiła wrażenie na czarodziejach. Teraz wszyscy patrzą w głąb siebie i zrozumieli, że tak, to jest właśnie to, co musimy zrobić. Jennifer przybyła i oświeciła nasze dusze i nasze umysły. I zaczynałem tam, wiecie, tam bić w krzesła, będę napierdalać w krzesło na znak, że się zgadzam. I moi drodzy, to już nie jest tak, że to jest inaczej, jak było w książkach. To jest przeciwne do tego, co było w książkach. Czarodzieje w książkach byli największymi skubańcami, największymi cwaniakami. Czarodzieje to było pełno wpływów, bo co czarodziej to inna agenda. Ten czarodziej szpiegował dla tego króla, ta czarodziejka dla tamtego. A do tego jeszcze każdy gdzieś tam jakoś działał we własnym interesie i jakoś coś dla siebie próbował skapnąć. Więc to kompletnie nie było tak, że czarodzieje tak... Porozumienie, my tu będziemy pokazywać, jak trzeba być zjednoczonym i porozumionym. Nic z tych rzeczy! Więc to, że Jennifer tutaj namawia ich wszystkich, tak, musimy się zjednoczyć, wszyscy możemy stać się lepsi. To jest tak proste i naiwne, by nie rzec tak bardzo amerykańskie, że już chyba bardziej się nie dało. Nie ma to nic wspólnego z wielowarstwowymi, bogatymi rozgrywkami politycznymi, jakie miały miejsce w Wiedźminie. Także o ile Netflix poprzez tego Wiedźmina serial chciał stworzyć swoją odpowiedź na grę o tron, to stworzył bardziej odpowiedź na nie tron, tylko zawartość tronu, tego tronu łazienkowego. Ponieważ na poziomie właśnie zawartości tego łazienkowego tronu są intrygi w tym serialu. Ale spokojnie, tu dopiero się rozkręcamy. Moi drodzy, gdy tylko zobaczyłem tą scenę, gdzie Jennifer już tam przemawia do czarodziejów, już jest przyszykowana, ewidentnie jest już kolejny dzień w stosunku do poprzedniego odcinka, no to uznałem, że aha, najpewniej w następnej scenie zobaczymy jakieś następstwa poprzedniego odcinka. Coś, co było w tak zwanym międzyczasie, tak? Pomiędzy tą sceną a końcówką poprzedniego odcinka, ponieważ przypomnę wam, poprzedni odcinek jak się skończył? Skończył się tak, że Jennifer pokłóciła się z Ciri, zaczęły na siebie drzeć mordy, rozbeczały się obie, po czym Jennifer znowu poszła się tam pluskać w tych łaźniach ze swoimi psiapsiółkami, no a Ciri w tym czasie wyszła z tej karczmy i zaczęła modlić się do tego swojego medalionu, wiedźmińskiego. Po czym wyjechała na oślep z miasta i zupełnym przypadkiem trafiła na Geralta. Tak? Geralt, jak udowodniłem, ostatnio przemierzył kilkaset kilometrów w raptem parę sekund i zupełnym przypadkiem znaleźli siebie gdzieś po środku niczego, tak? No, magia, albo GPS, czy inne Google Maps. Jednakże już, abstrahując od tego, co tam Geralt i Ciri odwalili, to skupmy się teraz na Yennefer. Yennefer miała pod swoją opieką Ciri. No tak czy nie? Miała ją. Miała się nią zajmować, miała jej chronić, żeby nic się jej nie stało, żeby bezpiecznie Ciri dotarła do tej Aretuzy. Co więcej, Yennefer rzuciła na medalion Ciri, tej wiedźmińskiej, w tej wersji przynajmniej, rzuciła na ten medalion zaklęcie lokalizujące. Czyli, że mogła, wiecie, w każdym momencie dowiedzieć się, gdzie ta Ciri w ogóle jest. W związku z tym pomyślałem sobie, aha, że skoro Yennefer już tutaj stoi przed tymi czarodziejami, no to pewnie w kolejnej scenie zobaczymy jakieś następstwa poprzedniego odcinka. Czyli pewnie to, że Yennefer, wiecie, zlokalizowała tą Ciri, że jakoś się skontaktowała z nią albo w ogóle do niej przybyła, tak jak było w książce, przecież Yennefer powinna przybyć tam na miejsce. Tylko, że w książce miało to sens, ponieważ Ciri napisała do Yennefer list, gdzie opisała, dokąd jedzie. Więc Yennefer wiedziała, gdzie się udać. To zresztą była bardzo fajna scena, jak ona się tam pojawiła, wiecie, w burzy z piorunami. Spodziewałem się więc, że będzie to coś takiego. Krótko mówiąc, pokażą, że gdy Yennefer odkryje, że nagle zniknęła jej Ciri, no to zacznie jej szukać, że się przynajmniej przejmie. I dopiero kiedy załatwi tą sprawę, no sprawę chyba kluczową, to żeby Ciri nic się nie stało, prawda? Zwłaszcza jak tamta wyjechała gdzieś w siną dal, w środku nocy. Dopiero jak tą sprawę załatwi, to już później kolejnego dnia na spokojnie się, wiecie, ubierze ładnie i pójdzie do tych magów. Tylko, że coś takiego wymagałoby myślenia logicznego. Nie, nie, wróć! Coś takiego wymagałoby myślenia w ogóle. Bo myślenie to jest przecież łączenie faktów, tak? To jest pewien proces. Łączenie przyczyny i skutku. Tak czy nie? Tylko, że po raz kolejny widzę, że ludzie, którzy piszą ten serial, oni po prostu... Pusto! Nie myślą! Ponieważ w następnej scenie widzimy właśnie Ciri i widzimy Gervasego w tym lesie, w którym ten dziki gon ich gonił, czyli oni są tuż po tej scenie, dopiero co Gervasy odgonił ten dziki gon, tak, napierdalał Ardem i oni są w tym lesie. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, Ciri wyjechała w cholerę, mogą ją spotkać wszystko, od potworów, bandyci, Skojatel także. Krótko mówiąc, Ciri w trakcie tej samotnej wycieczki w nieznane, w środku nocy, bez żadnej opieki, mogła zginąć na 1001 sposobów, tak? I rozumiem, że w takim układzie nasza empatyczna Jennifer, która miała się Ciri opiekować i miała jej bronić za wszelką cenę, miała to kompletnie w życiu. Ona
się tym w ogóle nie przyjęła. Ona sobie spokojnie poszła się dalej pluckać z koleżankami, potem poszła spać, następnego dnia się wypindrzyła pięknie, ładnie, poszła do magów. I nie przyszło jej do głowy w tym czasie, ciekawe, gdzie zniknęła mi ta Ciri. Nie miałam się opiekować jakąś taką dziewuchą przypadkiem? Nie pamiętam. I zobaczcie, moi drodzy, ja już tutaj nie wymagam nawet tego, żeby ten serial pokrywał się z książką, czy nie. Ja już nawet nie mam takich oczekiwań. Ja po prostu pragnę, żeby ten serial nie obrażał inteligencji widza. Dlaczego ludzie robiący ten serial mają widzów za idiotów? Nie wiem, mierzycie ich swoją miarą do jasnej cholery, czy co? I teraz uwaga. Gerwazy wyjeżdża znowu z wesołą twórczością scenarzystów i pani showrunner, czyli właśnie znowu piją do tych cudownych monolitów, tak? Do tego wątku, który jest tak bardzo głęboko z życi wyjęty, jak tylko można było. Nie wiem, ile scenarzyści musieli grzebać, ale się dogrzebali. Proszę bardzo, monolity znowu wchodzą do akcji. Let's go! Jej moc jest kluczem, który otwiera monolity. Pamiętajcie, moc Ciri jest połączona z tymi monolitami tutaj. To nie jest tak, że Ciri mogła się przenosić do innych światów. Nie, nie, nie. Ona może otwierać te monolity i to te monolity mogą was prowadzić do innych światów. Tu jest to tak zrobione. I tam mówi, a więc co, muszę jechać do tej Arytuzy, żeby tę moc jakoś nauczyć kontrolować, no nie gadaj, stary. I ona pyta, czemu ty nie chcesz tam iść, przecież to fajne miejsce, będziesz się uczyć fajnie. A ta mówi, bo tam są złośliwe baby, które tylko plotkują i się upijają. A, no tak, bo wiecie, bo dziewczynka się obraziła, biedna, po tym jak tam ta Jennifer z koleżankami balowała, a ta musiała nosić im winko. Ona się teraz obraziła, no jest teraz, nie, Arytuza teraz nie jest już fajna. I mówi, powiedziała mi Nefer, kilka są już za dużo. Ja szczerze mówiąc cały czas się zastanawiam, o czym była ta ich rozmowa poprzednia. Kilka razy sobie oglądałem tą rozmowę i nie widziałem tam nic, co byłoby powodem do dramy. Zupełnie nic, dlaczego miałyby się obie rozbeczeć i drzeć na siebie mordy. No ale nie wiem, może tak potrzeba. Może dopiero wtedy są ze sobą emocjonalnie związane, gdy beczą i drą na siebie mordy. Po czym Gerwazy też jej teraz zarzuca motywacyjną gadkę, że zaakceptuj swoją moc i to kim jesteś. I wtedy będziesz diamentem. Dlaczego tu wszyscy walą takie motywacyjne gadki? Co to jest, kurde, jakiś program coachingowy? Tymczasem czarodziejki co robią? A, przygotowują się do tego bankietu, ponieważ uwaga, zapomniałem wam wspomnieć, że tu na tej naradzie było postanowione, że oni ten bankiet robią właśnie dlatego, żeby teraz tym wszystkim czarodziejom obwieścić, że teraz czarodzieje są zjednoczeni. To nie jest tak, że tu miało być coś zaplanowane wcześniej. Nie, nie, nie. To Jennifer teraz ich przekonała, żeby zrobili tą całą imprezę, jaka będzie. A więc czym zajmują się teraz nasi czarodzieje, tak bardzo zajęci, wiecie, ratowaniem świata? Nasze czarodziejki robią zaproszenia. Podasz mi klej? Bo mi się skończył. Rozsyłamy zaproszenia po całym kontynencie. Tak. I tutaj znowu tak gadają, że no, to trzeba zrobić, bo to jest potrzebne. Ale nie musisz się już płaszczyć, Jennifer. Bo ty tu jesteś szefem przecież, Jennifer. Pamiętaj, jesteś najlepsza. Wszyscy to wiemy, wszyscy to widzimy. I ona patrzy, o, co to? Po raz drugi, ja, wiecie, zwracałem uwagę, że o, ma ona coś od Wilgefortza. To pewnie będzie ważne, skoro kamera tak najeżdża chamsko na to. To prezent od Wilgefortza, tak, bo to ja go lubię, a on mnie lubi. Ale sieleneczkę przerywa kto? Ruda! Ruda tańczy jak szalona. No widać, że tańczyła jak szalona po tej jej szopie na głowie. Ruda mówi, że kolejna nowicjuszka zniknęła. Gdzie one są? Wszystkie nowicjuszki mi znikają już od kilku dobrych odcinków i ja nie mam pojęcia, gdzie one się podziały. Ja jestem ślepa, głupia, nie umiem zaklęć używać, żeby się dowiedzieć, co się z nimi dzieje. Nie! Jakaś nowicjuszka zniknęła znowu. W jej pokoju były ślady krwi. Nie! She's fine. Na bagary poszła. I ta jej mówi, bo przecież przenieśliśmy nowicjuszki do Loxi, tam gdzieś tam obok, do pałacu, bo tutaj będzie zjaździk teraz. A ta mówi, nie, widziałam krew. Swoją drogą, tak jak już zwróciłem uwagę w innym odcinku, fakt tego, że Triss tu nosi bluzę z dekoltem i pokazuje tą swoje oparzenie, jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że scenarzyści tego potworka naprawdę czytali co drugą, co piątą stronę. Nie wiem, Tomek im przy kawie streścił. Tu mogą pojawić się głosy, że a przecież w grach pokazywała dekolt i to całkiem spory. No tak, w grach tak. Tylko, że w grach ona już tutaj miała, wiecie, pięknie, ładnie wszystko. Najwyraźniej się podleczyła i już wtedy mogła, wiecie, bailando. Look at me. Tutaj nie. Tutaj widać, że ona ma właśnie to oparzenie od tej śmiesznej pochodni z pierwszego sezonu, bo ona pochodnią dostała tutaj, nie jakimś zaklęciem. Nie, nie, ona pyk, pyk, zapałeczką ją przypalił, gościu. A mimo to patrzcie, jestem ofiarą wojenną. Ja się zasłużyłam. I teraz patrzcie, o, Jennifer. I tam mówi, Geralt przeprowadzi Ciri, będzie fajnie. Ale mówił mi, co wydarzyło się w Kaer Morhen. O, i ja teraz myślę, że o, może będzie choćby leciutki
posmak pikanterii. Może zacznie Jennifer wyrzucać Tris, że przedstawia się mojego chłopaka. Moi drodzy, no co wy? Oczywiście, że nie. Jennifer patrzy na ją wzrokiem mopsa. Dziękuję ci. Jestem teraz dobrą mamusią i niosę wszystkim pokój i miłość. Także wszystko, co było ciekawe w mojej postaci, w tym momencie nie ma znaczenia. Jak zepsuć świetną kobiecą postać? Instrukcja by Netflix. Ta Yennefer nie ma w sobie już naprawdę nic. Nic z tej, z książki. Ani z wyglądu, ani z charakteru, z niczego. I ona idzie gdzie? O, do biblioteki idzie. I tu spotyka, o, tego czarodzieja Istereda. I patrzą się na siebie, wiecie. A, przyjechałeś tutaj? Będzie fajnie, no, będzie fajnie. No bo skoro Jennifer żyje, to w sumie Triss chyba sobie zdała sprawę, że no, dobra, to z Gerwazego nic nie będzie. To tego zapoderwę przynajmniej, tak? No i ta tu sprawdza spich z tych studentek i się okazuje, że te, które gdzieś zniknęły, one były właśnie elfiej krwi, więc zauważa jakiś schemat w tym. Dlaczego dopiero teraz na to wpadła? Kiedy już od kilku dobrych dni, jak nie tygodni, nie wiem, ile to już minęło czasu, od kilku odcinków znikają jej studentki. U każdej widać jakieś podejrzane ślady w pokoju. Nie, nic im nie było, nic im nie było, a dopiero teraz wpadło jej, ej, może sprawdzę, czy coś tych studentek nie łączy. A ten jej mówi, że on w sumie nie wie, ale on szuka tutaj tej księgi monolitów. Tej księgi, dzięki której można tam nastawiać te monolity. I mówi jej, że to jest klucz do podróżowania między sferami. I dzięki niej myślałem, że jakoś przerwę te wojny między elfami, ludźmi i dam elfom schronienie. Czyli uwaga, już znamy jego motywację. On chciał dorwać tą księgę monolitów, żeby móc je obsługiwać, żeby otworzyć elfom drogę do jakiegoś innego świata i żeby one tam mogły sobie uciec. Jak widzę, tutaj ta księga monolitów ma olbrzymią moc. Pozwala otwierać drogę do innych światów. No to jest niezłe cacko, prawda? I ta księga tu cały czas była? Czy ktoś tu ją przyniósł i nikt o tym nie wiedział? Nikt nie korzystał z tej możliwości? Czy on pierwszy na to wpadł? Czy on pierwszy w ogóle dowiedział się o tej księdze? Tego nie wiemy, moi drodzy. No ale patrząc na to, że ci magowie wszyscy mają tutaj odjęte większość IQ, to się nie dziwię, dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł. Tak czy inaczej, ci z Gerwazym ruszają gdzieś tam, o, na prom, na brzeg i tu jest prom. I będą tym promem właśnie płynąć do Aretuzy. I co ciekawe, spotykałem tutaj Jaskra. Ja nie wiem, po co ten Jaskier się cały czas tu za nimi szwenda. Zastanawiam się, po co on tu jest? Co on robi w tej historii? To nic nie robi. Po co Geralt do niego jechał wcześniej do Nowigradu? Żeby mu tą dziewczynkę pokazać z Kukunamuniu. Po co teraz tutaj też przybył, żeby z nimi się wybrać? No i Jaskier mówi im, że no, nie chcą ruszyć, bo tutaj Shipper jest przekonany, że w wodzie czai się potwór. A, czyli już widzimy, że to jest picie do czego? Picie do tej podróży barką, którą Gerwazy w książkach przemierzał, tylko że on, wiecie, on tam pracował na barce. To było tak, że on po prostu znalazł fuchę jako ochroniarz na barce, która kursowała z brzegu do brzegu i on po prostu na tej barce miał się znajdować, zarabiał za każdy kurs, czy potwór się pojawił, czy nie. Tym się zajął w tak zwanym międzyczasie, kiedy Ciri tam z Yennefer przebywała. Ale to oczywiście musi być inaczej, ponieważ, uwaga, cała ta sekwencja jest po to, żeby pokazać zajebistość Ciri. Przygotujcie się, macie teraz docenić zajebistość Ciri w tej i kolejnych scenach, jakie się pojawią. Ciri teraz zaczyna się wymądrzać, że no, sądząc po porze roku, głębokości morza oraz ciśnieniu w mojej życi, tu nie będzie nic groźnego, nie, nic tu nie znajdziemy. Po czym Geralt zwraca jej uwagę, a ona, no to co? Skupialiśmy się na mojej magii, więc teraz może skupmy się na moich umiejętnościach łowieckich. Kuźwa, jakich umiejętnościach? Tych po zimowisku w Kermoren? W przyspieszonym kursie? Gdzie parę razy na tym wahadle skakała? Przecież jesteśmy wiedźminami. Proszę bardzo, Ciri jest oficjalnie, wedle Netflixowej wersji, jest wiedźminką. Wystarczy szybki kurs? Wiedźminka jak malowana. No co, nie jesteście przekonani? No, najwyraźniej Geralt też nie po tym, jak na nią spojrzał, no ale to nie ma znaczenia. Tu show must go on, moi drodzy. Także siedzą już tutaj sobie na bareczce i nagle wchodzą tu jakieś klauny. Moi drodzy, powiedzcie mi, czy znacie kogokolwiek, kto nie jest NPC-em z TikToka czy innych social mediów, który nie ma sieczki dzisiejszej, internetowej zamiast mózgu, kto zachowywałby się w ten sposób? No ja nie. No ale co ja mogę powiedzieć? No idealnie!
idealnie pasują do Netflixowego produktu Wiedźminopodobnego, czyż nie? Doskonale dopełniają całą beznadzieję, jaką prezentuje ta produkcja. I się okazuje, że kto to jest? Jakiś tam konkurent Jaska, nie? Jakiś ten inny Bart, Waldo Marx, który tam pojawiła się jakaś wzmianka o nim jedna, gdzieś tam w książkach. I oni tutaj go tam olewają, Jaskier w ogóle jest tutaj popychadłem zupełnym. Co ciekawe, nawet ten przewodnik tak mówi: o, jesteś naszym najlepszym, ulubionym tam pieśniakiem. I patrząc na to, że w książkach Jaskier był znany praktycznie wszędzie. Był, można powiedzieć, celebrytą. Zwracano się do niego: mistrzu Jaskrze. Patrząc na to, jakim żartem tutaj jest ta postać, i to żartem, który przestał być śmieszny już po pierwszym sezonie, to jest po prostu smutne. Pozwólcie, że przesunę dalej do tego wątku, żeby go kontynuować. Tutaj Gerwazy z Chili patrzą właśnie, co to może być za potwór. I oni już wypatrzyli potworę. Oni już tam widzą, jak ona płynie, nie? Zupełnie się nie przygotowują do tego, że potwora może na nich tak naskoczyć. Nie. Kompletnie. Jakieś miecze? Jakieś może eliksiry? Powiedzenie ludziom, żeby ej, ogarnijcie jakoś, nie wiem, schowajcie się czy coś, skoro oni widzą już teraz potwora i oceniają go? Nie, nie, nie. Nikomu to nie przyszło do głowy. No ale Ciri zaczyna się znowu, wiecie, wymądrzać, bo ona jest zajebista i wszystko wie, jest najlepsza, najmądrzejsza. I tu Geralt mówi do Ciri: może pomówmy o tym, dlaczego masz te problemy ze swoją magią, że nie umiesz jej opanować. To jest przecież ważne, bo w sumie, jeżeli tego nie zrobi, to nie tylko nie będzie mogła z niej korzystać, ale także może zrobić krzywdę sobie i otoczeniu. No to jest chyba istotne, prawda? Na to Ciri oczywiście, jak prawdziwa, dojrzała niewiasta: wiesz co, ja wolę pomówić o tym, jak ci imponują moje zajebiste wiedźmińskie zdolności. Plebie. Jestem wiedźminem, to ty może byłeś kiedyś, teraz to ja jestem główną bohaterką, zresztą zaraz się przekonasz, kto tu rządzi. Tutaj w ogóle ten dialog jest taki, że Geralt chyba miał być połączeniem w tym momencie takiego Gandalfa i Mistrza Jody, bo mówi jej właśnie, że życie jest ważne i że nie można go tak pozbawiać od tak. Prawość łatwo przeradza się w gniew, a sprawiedliwość łatwo przekuć w pogardę, młody Skywalkerze. No Ciri Skywalker, no wszystko pasuje, prawda? Wystrzegaj się ciemnej strony mocy. Po czym oni tutaj w dalszej scenie już tu stoją, a ci w tym czasie robią sobie dansy, odwalają jakieś dziwne właśnie TikToki, a ta im mówi: ej, przestańcie, bo rozdrażniacie tą żagnicę. To nie tak, że Geralt powinien powiedzieć: zamknąć mordy. Nie, to Ciri musi ich uspokoić teraz, A ten mówi: o, złotko, ty się nie przejmuj, nic mi się nie stanie. No i oczywiście go tam wzięła, capnęła to. Tylko, że go nie zabiła, nie wiem czemu, ona powinna go zeżreć teraz. Ona jego i pozostałych ludzi będzie teraz tylko brać i rzucać na bok. No i się pojawia potwora. Wielka, szara kupa czegoś. Każdy potwór w tym serialu wygląda jak wielka, szara kupa czegoś, zauważyliście? I teraz ci tu stoją w gotowości. Kto jest na pierwszym planie? No oczywiście Ciri. Gerwazy jest tylko supportem. On tylko, wiecie, podaje piłkę. To Ciri tutaj jest rozgrywającym. Ciri Skywalker, pokaż co potrafisz. No i się rzuca na tego potwora i cyk, ciach. Ona go tam, wiecie, już kosi, nie? Tam Gerwazy zada może jeden cios. Po czym się odsuwa, to Ciri, wiecie, napieprza tym mieczem dziko. Potwora nie wie, co się dzieje. I moi drodzy, ja już zwróciłem uwagę na to już przed premierą, że Ciri będzie podrasowaną wersją Geralta w tym momencie. Bo Ciri będzie od Geralta mądrzejsza, fajniejsza, sprytniejsza. Będzie lepiej robić mieczem. Ciri będzie kolejną Mary Sue, czyli kobietą, która od razu wszystko umie, jest we wszystkim od wszystkich naj. I ja już to mówiłem przed premierą. Tylko, że tutaj idziemy troszkę dalej. Ciri pokazuje... I scenarzyści pokazują w tym momencie tutaj, że w sumie bycie Wiedźminem to jest takie, taka popierdła. Skoro nastolatka z mieczykiem po tygodniowym szkoleniu daje sobie radę tak samo dobrze albo i lepiej. Moi drodzy, ludzie, którzy robią ten serial, nie mają pojęcia, o co w ogóle chodzi w Wiedźminie. Nie mają bladego pojęcia nawet, kim są do jasnej cholery Wiedźmini. Po co w ogóle ci Wiedźmini istnieją w tym świecie? Dlaczego to oni walczą z potworami? Jak w ogóle powstali? Jaki był ich przyczynek? Oni nie mają tym pojęcia bladego. Że specjalnie Wiedźminów stworzono dlatego, żeby te potwory zwalczać. Bo można być nie wiadomo jakim hojrakiem, wojakiem i z ludźmi sobie dawać radę, ale z potworami już tak średnio. Bo na potwory trzeba mieć sposób. Trzeba być odpornym. Trzeba stosować różne triki. Trzeba być nadnaturalnie silnym, nadnaturalnie szybkim, mieć wyostrzone zmysły. I tym właśnie byli Wiedźmini. Wiedźmini byli mutantami, przecież pamiętajmy o tym. Przewyższali fizycznie każdego człowieka. Czy mogło się zdarzyć, że świetny szermierz pokonał Wiedźmina? Oczywiście, że tak. Bonhart jest przykładem przecież. Ale jeżeli chodzi o walkę z potworami, nie ma takiej opcji. Tymczasem mamy tutaj Ciri. Nastolatkę, której doświadczenie bojowe jest żadne. Fizycznie nie oznacza się ona zupełnie niczym. Nie jest nawet jakoś specjalnie, wiecie, dobrze zbudowana czy sprawna. Przynajmniej nie widać tego po niej. I ona sobie radzi z potworami tak samo dobrze, albo i lepiej, jak Wiedźmin. W grach to świetnie rozwiązano, ponieważ Ciri w grach miała te swoje skille dodatkowe, tak? Te swoje moce.
to przenoszenie się w te i we w te. I było to świetnym uzupełnieniem dla tych mocy, których nie mogła posiąść, tych wiedźmińskich, wynikających czy to z mutacji, czy to z używania eliksirów, czy znaków. Tutaj zaś nie. Ona jest po prostu gówniarą z mieczykiem, a mimo to robi co chce. I nawet jak upadła, to ten potwór szybko stracił ją zainteresowanie. Najwyraźniej brzydko pachnie. I potwora poszła gdzie indziej, tylko po to, żeby Ciri skoczyła na tą potworę z góry. Proszę bardzo. Konkurentka dla Go Galadriel. Ideolo. Naprawdę. Ludzie z tego serialu pozazdrościli najwyraźniej Rings of Power Galadrieli, która tam, wiecie, tego trolla, wiecie, robiła fikołki i go załatwiła jedną ręką. Pozazdrościli tego, mówią, my zrobimy swoją. Galadriela 3-0. Po czym schodzą sobie z tej bareczki, jak gdyby nigdy nic, tak? Ciri, wiecie, te ręce cały czas ma w kieszeniach. Żeby podkreślać jeszcze, who's the boss here? Przeżyli wszyscy, nikomu nic się nie stało oczywiście. My sobie tymczasem wrócimy do czarodziejów i tu widzimy Jennifer, jak właśnie gada z Wilgefortzem. I gadają o tym czarodzieju, który może kontrolować Rienca. I on się pyta, skąd ta pewność, że to mężczyzna jest? To może być kobieta przecież. Po czym pyta, o co ci w ogóle chodzi, Jennifer? Czego ty tu w ogóle chcesz? Nagle wszystkich namawiasz do miłości, równości, demokracji? Ona mówi, że poza tym, że pomagam waszej tej lichej organizacji odzyskać pozory kontroli, to poza tym to w sumie nic. A, czyli oczywiście, wiecie, cała organizacja czarodziejów, wszyscy magowie, są kompletnymi nieudacznikami, do niczego się nie nadają, nic nie potrafili zrobić, nic przedsięwziąć. Dopiero gdy pojawiła się Jennifer, wtedy zaczęło wszystko działać. Bez tego oni się do niczego nie nadawali. Magowie, którzy tam mają nawet po kilkaset lat, niektórzy. Yennefer była chociaż jedną z młodszych czarodziejek. Musiała się pojawić ona. Po czym on jej mówi, wiesz co, Tisaya ciebie chroni, ale pamiętaj, że ty w sumie to robisz tylko bordel, a ona sprząta po tobie. No i racja. No ma prawdę. Jennifer w sumie nic nie robi w tym serialu, z wyjątkiem mącenia i zachowywania się jak rozwydrzona nastolatka, która nie myśli zupełnie o konsekwencjach własnych czynów. I mówi, że wiesz co, ta Tisaya to ja ją lubię, więc jak przez ciebie będzie ona czerpieć, to ja się wkurzę. Po czym mówi, nie, nic nie ukrywam, ja nic nie mam do ukrycia, jestem szczera. Nie dałabym rady. Kurwa. Yennefer książkowa nie dałaby rady nic ukrywać. Przed Wilgefortzem i innymi czarodziejami. Nie, żaden czarodziej nic nie ma do ukrycia. Oni wszyscy byli szczerzy, do rany przyłóż, milutcy. Tak było w książkach, czyż nie? Mówię, to nie jest ta postać, nie ma już nic. Nic nie zostało. Po czym on mówi, a dobra, fajnie. To miło słyszeć, idź już, bo portal czeka. A, bo oni ją wysyłają do Redaniej, żeby zaprosiła Filipę osobiście na tą imprezę. Tymczasem w Redanii, tu widzimy jakąś bandę błaznów, która idzie w pochodzie. To jest chyba pochód pogrzebowy, bo przecież tą królową zabili. Tymczasem Dijkstra gada z Applegatem, z tym gońcem. Przekazał mu wiadomość, zapamiętałeś, tak? No i on pojedzie sobie. Ta podchodzi teraz do Dijkstry. W ogóle Filipa ma w każdym odcinku ma inną sterówkę, zauważyłem. Nasi szpiedzy donoszą, że w Nilfgaardzie Rienc także jest tajemnicą. I że cała komunikacja odbywa się z kobietą bez głosu. No chodzi o Lydię, prawda? I ja tu się zastanawiam po raz kolejny. Oni muszą mieć naprawdę wielkie zaufanie. Ci asi wywiadu. Do wszystkich, którzy znajdują się naokoło, skoro przekazują sobie zawsze bardzo ważne informacje, tajne przez poufne, przekazują je sobie, no wiecie, no otwarcie. Od tak o sobie gdzieś stoją w randomowym miejscu, czy to na korytarzu, czy to w ogródku, gdzie tam jacyś ludzie obok idą i gadają o tych tajemnicach wywiadu. Dijkstra mówi, że dzięki temu, że królowa właśnie została zabita przez Nilfgaard, to dzięki temu wszyscy teraz chcą w imię Solidarności, wszyscy nagle teraz uważają, że no, to teraz trzeba działać. Jakie macie dowody na to, że Nilfgaard to zrobił? W sumie to żadnych nie mają dowodów. Nilfgaard może się tego wyprzeć, bo to nie oni przecież. Ale najwyraźniej nikt tu nie myśli o takich niuansach jak dowody, zbrodni, zabójstwa królowej, więc wystarczyło, że powiedzieli, że to Nilfgaard! I to Nilfgaard. Wszyscy wierzą. Wszystkie królestwa, wszyscy królowie. Wszyscy wierzą, teraz robią w jednym wielki sojusz. Kolejna scena w Redanii to właśnie pogrzeb tej kurowej. Także ja zwracam jeszcze tylko uwagę, że oficjalnie w historii uśmiercono teraz matkę Radowida, no bo przecież Radowid oryginalnie był synem Wyzimira, a nie jego bratem, więc musiał mieć matkę. W tym momencie jego matka została zabita, także Radowida już nie będzie. Będzie już ta wersja Netflixowa, bo tylko ona jest jedną prawdziwą teraz. I tutaj król robi przemowę właśnie. Jakie to amerykańskie jest bardzo, że tu musi być wasza przemowa. I zaczyna gadać, takie durnoty, jakaś taka przemowa o dupie Maryni. I tutaj przychodzi do nich kto? Jennifer! Wiecie, czarodziejka, która była przecież poszukiwana wcześniej, tak? Wszyscy jej szukali, bo ona wtedy zwiała. I teraz ta jej mówi, że wiesz co, mogłaś dać znać, bo to bym zabezpieczyła zamek przed ogniem. Przepraszam, czy to nie jest tak, że ona jako czarodziejka właśnie
odpowiadała za bezpieczeństwo magiczne tego zamku i to, że Jennifer się tutaj dostała, od tak o z dupy, nagle się pojawiła, tak samo jak wcześniej ci agenci Nilfgaardu przez ten portal czarny. Czy to wszystko nie znaczy, że ona po prostu, ta Filippa, nie wykonuje swojej pracy należycie? Albo po prostu jest zła w tym, co robi? Ta mówi, czyli wiesz o konklawę? Swoją drogą, oczywiście słowo konklawę nie pada w książkach ni razu. To jest oczywiście kolejny wymysł kochanych scenarzystów, tak? Nazwijmy to zebranie magów jakoś, wiecie, żeby to było mądre słowo. Konklawę! Habemus papam. I Dijkstra jej odpowiada, jesteśmy rydańskim wywiadem, wiemy, co jadłeś na śniadanie. A z wywiadu! Ja przypominam tylko tyle, że tak, oni może i wiedzą, co Jennifer jadła na śniadanie, ale nie mieli dlatego pojęcia, że ich król potajemnie umawia się z Nilfgaardem tuż pod ich nosem. O tym nie mieli żadnego pojęcia. Asy wywiadu. No i ten król tu mówi, że domagam się zemsty na nilfgaardzkich łotrach. Po raz kolejny pytam, gdzie dowody? Gdzie są dowody, że to Nilfgaard? Gdzie jest jakiekolwiek potwierdzenie albo zaprzeczenie z ich strony? To przecież ważna polityczna sprawa. Nie, tu nikt o tym nie myśli. Po co komu dowody? Dowody wymagałyby logicznego myślenia. Tu logika jest niepotrzebna, jak to mają Miss Bagiński, prawda? Król oczywiście zachowuje się jak błazen kompletny. Tak, ruszamy do boju, szykujcie się już. Go, go! Gąski, gąski do domu! Już macie się wstawić zaraz, ruszamy na wojnę! No i tu Jennifer mówi z nim, że o, przekazuję ci kondolencje. Zapewniam cię, że ten incydent wtedy, na tym zebraniu, jak miałam tego jeńca ściąć, jak zamiast tego go uwolniłam, zrobiłam tam niezły bajzel i uciekłam z nim, to była pomyłka. Tak słoneczko mi przygrzało troszkę. Dlatego dokonałam w sumie zdrady, nie tylko swojego bractwa, ale także inny król z północy. Rozumiem, że teraz przeproszę i będzie wszystko cacy. Oczywiście wszystko jest cacy, bo tu wszyscy mają taką tolerancję na durnoty robione przez Jennifer, że nikomu innemu by to nie przeszło na sucho. I mówi, że zaprosiłam Filippę na nasze zebranie, bo wy, monarchowie, potrzebujecie ochrony i my chcemy ją zapewnić. Ten Dijkstra, nie wiem czemu, mówi, nie, my nie chcemy tam iść. Mimo, że jako rydański wywiad przecież powinien chyba zasięgać informacji, tak? Powinien znajdować się tam, albo on, albo jego ludzie, gdzie może pozyskać nowe info, nowe sekrety. A zebranie magów, gdzie będą ustanawiać jakieś ważne rzeczy, jest chyba miejscem, gdzie tego typu informacje się zbiera. No tak czy nie, chyba po to jest wywiad. Nie wiem, może ja się nie znam. I dopiero król mówi, nalegam, żeby wzięła udział Filippa. I Dijkstra też pojedziesz. I Radowid też pojedzie. No oczywiście, no cała ferajna musi jechać, no. No i kiedy ta Jennifer już tego zamku właśnie chce się deportować, otwiera sobie portala, przechodzi i wchodzi, gdzieś się znalazła, nie wiadomo gdzie, co to jest za miejsce, jakiś nadbałtyk. Co się dzieje? To chyba nie jest mój pokój. Jennifer! Gervazy! Pojawił się Gervazy! I on napyta go, co się dzieje, a ten ją zaczyna atakować. O nie, Gervazy jest zły chyba na mnie. No i tutaj jakieś takie czary-mary, ten na nią macha, ta macha tylko tymi łapami zawsze w ten sam sposób, nie? Po czym on tu się pojawił za nią tym razem. A ona robi czary-mary, rozpadł się na robaczki i już jest u siebie, tak? Wleciała. Czyli to była chyba jakaś iluzja, coś takiego. Przychodzą tutaj do niej teraz czarodziejki, ona mówi, o, coś się stało, portal był wypaczony, coś jest nie tak. Był tam też Geralt jako iluzja i były tam też ruiny ze stelacytu. Czym jest stelacyt? To chyba jakiś kamień, zaraz się przekonamy, uwaga. Stelacyt, rzadki składnik skorupy ziemskiej, jest skałą metamorficzną. Powstał w wyniku reakcji minerałów, bla, 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 bla. Występuje choćby w Finlandii. Czyli Yennefer odwiedziła Finlandię, proszę bardzo. To ciekawe, ona mówi o ruinach, a ja tutaj widzę po prostu brzeg. Widzę kawał skały. Nie widzę jakichś tam ruin specjalnych. Parę kamieni, ale żadnej budowli. Także po prostu była nad brzegiem, gdzie musiał być ten stalacyt. Swoją drogą jestem pod wrażeniem wiedzy geologicznej Jennifer w tym momencie, skoro przebywając tam dosłownie przez chwilkę, doskonale rozpoznała, że właśnie te skały wokół niej to jest stalacyt. Czym jej mówi Tatris, że coś tu się dzieje, coś groźnego. Wiem, że chcesz, żeby konklawę, wiesz, niosło miłość i zjednoczenie, ale musimy to rozwiązać, bo coś tu jest nie tak. Po czym mówi, że może sprowadzenie tu Ciri w takiej sytuacji nie jest zbyt dobrym pomysłem. I mówi, że chodzi o krew Ciri. O to, że jest właśnie elfką. Gdzie ja jestem zaskoczony tym, że Ciri ma w sobie może tyle tej elfy krwi, tak? Gdzieś tam daleko, 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 daleko. Parę pokoleń wstecz mocnych, ale nie, ona jest elfką, tak? Plakietka elf. I żeby było zabawnie, Yennefer stwierdza, że ona też! Gdzieś tam jak sięgnę pamięcią, chyba w książce było raz wspomniane, że ona może mieć jakąś tam domieszkę tej elfiej krwi, a tutaj jest to rozbuchane. Wszyscy mówią do niej, ty elfia wiedźmo! A!
Tu Jennifer znowu mówi, że jak Ciri będzie przy niej, to ona nie pozwoli, żeby jej coś się złego stało. Ona o to zadba. No, byłoby miło, gdyby tak się o nią martwiła, kiedy nagle jej zniknęła gdzieś w środku miasta i pojechała w pierdut. Wtedy Jennifer jakoś się nie przejmowała. No i ta od niej poszła, a ta teraz patrzy i mówi, stelacyt. Ja już wam powiem od razu, że oni tego stelacytu uczepią się tutaj jak rzepsiej życi, tak? Ten stelacyt nagle będzie tak znaczący, że o, on jest tylko w jednym miejscu pewnie w całym Wiedźminlandzie. Finlandii jest! Do Finlandii, tam wszystko musi się rozwiązać. Ale wracamy do Jar, Vazego i Ciri. Ciri mówi mu, że wiesz co, jeszcze może możemy zawrócić. Gdzieś tam będziemy daleko uprawiać ziemię, zabijać monstra. Jak to my? Hehe, Wiedźmini. I'm something of Wiedźmin myself. A ten jej mówi, wiesz co, w tym zamku były jakieś dziewczyny, które ktoś wykorzystywał do eksperymentów. Więc miej się na baczności. Mówi, że tylko jedna przeżyła. I oczywiście rzuca jej imieniem, tak? Miała na imię Teryn, tak? Zapamiętajmy, kurde, imię postaci, która pojawiła się, zniknęła, ale teraz będziemy tym imieniem dostawać w mordę jeszcze. Żebyśmy przypadkiem się nie zgubili w całej reszcie durnych wydarzeń. Tak czy inaczej, ona wierzyła, że jest tobą, bo ktoś jej magicznie właśnie do łba wciskiwał wspomnienia twoje. Ja wiem, że niewiele ich było, tak samo jak niewiele IQ, ale ktoś to robił. Okrutny człowiek to musiał być. I Geralt jej mówi, że ja też bym chciał wrócić do normalnego życia. Ale teraz, uwaga, pojawia się teraz przyczynek za tym, po co w ogóle był ten wątek tego patyczaka, tak, złożonego z tych porwanych kobietek. Wiecie, te łby, co tam wtedy tak wystawały, po co w ogóle ten wątek się pojawił? Ktoś porywa kobiety i robi z nimi straszne rzeczy. Po to, żeby Ciri stwierdziła, że nie możemy dopuścić, żeby skrzywdzono więcej kobiet. No tak, musi się pojawić wątek tych biednych, uciśnionych. Wiadomo, kto jest uciskaczem, wiadomo, jakiej płci jest uciskacz. Netflix jest subtelny jak zawsze. Dlatego musimy jechać do Aretuzy. Właśnie po to. Wiedziona solidarnością jajników. Muszę jechać i dorwać tego gnoja. I teraz, moi drodzy, pojawi się scenka, uwaga, którą wam puszczę. Powiedzcie mi, co ta scenka ma wspólnego z Wiedźminem, dobrze? Moi drodzy, pomysły proszę w komentarzach. Co z tej sceny było wspólnego z Wiedźminem? Co ta scena w ogóle wnosiła do całej historii? Bo myślę, że mój komentarz jest tutaj chyba zbędny. Tak samo jak ta postać jest tutaj zupełnie zbędna. Ja szczerze mówiąc zapomniałem, że ona w ogóle tu istnieje w tym serialu. I uwaga, niespodzianka, jest już czwarty odcinek, a jej rola w historii jest tak samo żadna, jak była wcześniej. Tylko, że wiecie, w poprzednich sezonach ją właśnie stawiano na piedestale jako tą bardzo ważną postać. Dowódczynię armii Nilfgaardu, przecież to ona realnie dowodziła. Cahill był tylko jej przydupasem. W związku z tym teraz muszą pokazywać, że ona cały czas jest ważna. I tu ona podsłuchuje rozmowę właśnie karczmarza z jakimś gościem, że kutry znikają gdzieś na całym zachodnim wybrzeżu, że szlaki są niebezpieczne, bo oni są w Nilfgaardzie. Pamiętajcie, to jest teraz Nilfgaard, nie? Że wojna wisi w powietrzu. Ona pyta, jakie kutry? O co chodzi? I ten wątek kutrów, on był w książce dosyć istotny, ponieważ to był fragment wojskowych działań Królestw Północy. Królestwa Północy transportowały wojska, żywność, broń, zaopatrzenie w miejsca zborne, z których miały zaatakować Nilfgaard. Ja nie wiem, czy pamiętacie, był taki motyw wojny prewencyjnej planowanej przez Królestwa Północy, gdzie zbierali właśnie w kilku miejscach, w kilku ujściach Pontaru zbierali wojska, starali się robić to jak najbardziej dyskretnie, dlatego też wykorzystywano na przykład kutry, czy łodzie rybackie, czy inne tego typu niewojskowe obiekty do transportu. I plan był taki, aby zrobić ustawkę, że niby to wojska Nilfgaardu najpierw zaatakowały, a oni tylko odpowiadają na atak. Taki był, wiecie, misterny plan, który poszedł w pizdu, że tak powiem, gdy tego Applegata zabito. Bo on przenosił właśnie ważną wiadomość odnośnie tego całego planu i jego realizacji. Tylko, że wiecie, ja to wiem, ponieważ ja czytałem książkę. Ja to wiem, ponieważ w książce to się pojawiało w kilku miejscach. W recenzji poprzedniego odcinka ja wyciąłem ten fragment, bo myślałem, że nie będzie istotny, ale wyciąłem fragment, w którym właśnie w przypadku rozmowy Yennefer oraz Ciancardiego mówiłem właśnie, czego dotyczyła ich rozmowa w książce. A ich rozmowa dotyczyła między innymi także właśnie tej informacji.
królowie na potęgę potrzebują łodzi. I to łodzi wszelkiej maści. I zapewne nie potrzebują tego, żeby łowić ryby. Te wszystkie działania wojenne były w książce opisywane pomiędzy wydarzeniami związanymi z Geraltem, ale tutaj nagle dowiadujemy się jakieś kutry, bo Królestwa Północy w sumie tutaj żadnych działań nie podejmują. Dopiero teraz jest, że nagle jakiś sojusz, bo tą królową zabili, a tak to nic nie robili, pierdzieli w stołki. I my mamy teraz się domyślić, o co tutaj chodzi. Widz, który ogląda to bez wiedzy książkowej, stwierdzi, że tu nie chodzi o nic. Tak samo zresztą jak w większości tego serialu. A widz, który ogląda to, posiadając wcześniej wiedzę z książek, będzie załamywać ręce, jak bardzo spieprzono cały ten wątek. Tak jak zresztą też wszystkie inne wątki. No ale mamy tutaj, uwaga, spotkanie w końcu. Znowu w jakimś lesie. Oni cały czas w jakimś lesie są teraz. Nie wiem. Wyszli z tej łodzi, do jakiegoś lasu weszli. Jest tutaj, ona czekała na nich. Jakoś się skontaktowali, żeby w tym właśnie miejscu, w środku lasu, w środku niczego, spotkać się w środku nocy. I ona mówi, ale śmierdzicie. Fuj. Ten nie pyta, co się z tobą działo? Wszystko dobrze, Jen. I czekałem, aż powie, ej, bo w sumie zostawiłem Ciri pod twoją opieką, tak? Musiałem ją ratować z łap dzikiego ogonu. Gdzie ty byłaś w tym czasie? Miałaś się przecież nią zajmować. Dlaczego nagle tutaj stoisz, wypiężona przed nami, zamiast się zamartwiać, gdzie ta Ciri jest? Takie pytania oczywiście nie padną. Jaskier rzuca oczywiście sucharem, który nikogo nie śmieszy. I ona mu mówi, wiesz co, będziesz dzisiaj doglądać Ciri. Jennifer i Gerwazy pójdą, a Jaskier będzie niańką. Jaskier będzie niańczył dorosłą dziewuchę. Na to sens. I dopiero teraz Ciri mówi, nie powinnam była wyjeżdżać, no, przepraszam. Tak mówi, nic się nie stało. To ja przepraszam. Niech mi to będzie ostatni raz. Po czym dziewuchy się przytulają. Oj, wszystko wybaczone. Oni tu wszyscy od razu wszystko wybaczają. No i ten Jaskier mówi, wiesz co Ciri, ja tu widzę, że oni chcą pogadać sobie, to ty weź mi opowiedz, jak zabiłaś morską bestię. I podkreśla, sama samiuteńka, podczas gdy Geralt siedział na dupie. No to jest to, na co zwrócił uwagę wcześniej, tak? Ciri wszystko robiła, ona zabiła tą potworę, Geralt nie zrobił nic, machnął dwa razy mieczem. To Ciri odwleja całą robotę. Po co jej Gerwazy? She needs no man. Ale oni tutaj się schowali w krzakach i podglądają właśnie, jak Gerwazy i Jennifer gadają ze sobą. Ta scena ma być adaptacją bardzo, bardzo fajnej sceny z książek, która miała właśnie miejsce po tym, jak Geralt, Ciri i Yennefer wszyscy razem znaleźli się w tej wsi obok Gorzwelen, w Hirundum, tak? Tam, gdzie właśnie Ciri pojechała szukać Geralta, tam, gdzie to widmo dzikiego ogonu ją zaczęło gonić, gdzie napisała list do Yennefer, dokąd zmierza, i Yennefer się tam pojawiła właśnie. I tam, gdzie na miejscu rzecz jasna był przecież Geralt. Więc ta scena miała miejsce właśnie wtedy. Tylko, że moi drodzy, na to, że między Geraltem a Yennefer wtedy miała miejsce bardzo, bardzo poważna rozmowa, wpływał prosty fakt. Ta dwójka była ze sobą skłócona od miesięcy, jeżeli nie od lat. To był pierwszy moment w sadze, od opowiadań, gdzie Geralt po raz kolejny twarzą twarz zobaczył się z Yennefer. To był bardzo ważny moment w książkach. Bardzo ważny moment, przy którym oni oboje musieli właśnie wszystko, co wywołało ich rozłąkę, wszystko, co nagromadziło się przez ten czas, musieli to wszystko sobie jakoś wyjaśnić. I był to zarazem bardzo piękny moment, ale zresztą co ja wam będę gadał. Puszczę wam fragment. Ciri przygryzła dolną wargę, potem pochyliła się i zbliżyła oko do wyłomu. Pani Yennefer stoi przy wierzbie, obrywa listki i bawi się swoją gwiazdą. Nic nie mówi i nie patrzy w ogóle na Geralta. A Geralt stoi obok, spuścił głowę i coś mówi. Nie, milczy. Dziecinnie proste. On właśnie prosi ją, by mu wybaczyła jego rozmaite głupie słowa i uczynki. Przeprasza ją za niecierpliwość, za brak wiary i nadziei, za upór, za zawziętość, za dąsy i pozy niegodne mężczyzny. Przeprasza ją za to, czego kiedyś nie rozumiał, za to, czego nie chciał rozumieć. To jest tym niemożliwa nieprawda. Ciri wyprostowała się i gwałtownym ruchem odrzuciła grzywkę z czoła. Wszystko zmyślasz. Przeprasza za to, co zrozumiał dopiero teraz. Jaskier zapatrzył się w niebo, a jego głos zaczął nabierać rytmu właściwego balladom. Za to, co chciałby zrozumieć, ale lęka się, że nie zdąży. I za to, czego nigdy nie zrozumie. Przeprasza i prosi o wybaczenie. Nieprawda! Tupnęła Ciri. Geralt wcale tak nie mówi. On w ogóle nie mówi. Przecież widziałam. Stoi tam z nią i milczy. Na tym polega rola poezji, Ciri. Mówić o tym,
o czym inni milczą. Głupia jest ta twoja rola, a ty wszystko zmyślasz. Na tym także polega rola poezji. Słyszę z nadstawu jakieś podniesione głosy. Wyjrzyj prędko, zobacz, co się tam dzieje. Geralt. Ciri ponownie przyłożyła oko do dziury w murze. Stoi z opuszczoną głową, a Yennefer strasznie wrzeszczy na niego. Wrzeszczy i wymachuje rękoma. Ojej, co to może znaczyć? Dziecinnie proste. Jaskier znowu wpatrzył się w ciągnące po niebie obłoki. Teraz ona przeprasza jego. I teraz porównajcie to sobie z tym, co się dzieje tutaj. Tutaj owszem, Geralt gada z Yennefer, ale w sumie jakie mają powody, żeby być skłóconymi na siebie? Żadnych praktycznie. Po czym Ciri właśnie z Jaskrem się bawią w takie przeżegnanie Geralta i Yennefer, tak? Ona mówi, co mówi, Jaskier mówi, co mówi tamta i są tu też nieudolnie wciśnięte niektóre kwestie z książek, ale kontekst tego, co tu się dzieje, bo ta scenka jest zrobiona bardziej w stronę takiej komediowej scenki, gdzie Ciri z Jaskrem się naigrywają właściwie z Geralta i Yennefer, to wszystko ma zupełnie inny wydźwięk i jest zaledwie marnym cieniem, nawet nie cieniem, jest cieniem cienia tego, co było w książkach, moi drodzy. I oczywiście jest to zakończone też Netflixowym humorkiem typowym, tak? Oh, yes, take me. Oh, yeah, do that thing with the tongue that I like. Oh, you missed? Blah, blah. Oh, yeah, that's the stuff. Sorry, unicorn nearby. Mniemam, że przeciętnego zjadacza hamburgerów coś takiego może bawić. Ale najwyraźniej różnice kulturowe między nami są zbyt duże w tym momencie. Niemniej, tutaj kolejna scenka, widzimy jak Jaskier niańczy Ciri. I wydaje mi się, czy Ciri jest tutaj umalowana. Spójrzcie na jej buźkę. Najwyraźniej musiała pójść do łazienki, poprawić się, zanim poszła spać. Tu siedzą sobie właśnie w nocy, grają w pokera. I scenka wygląda w ten sposób, moi drodzy. Jest Jaskier, chłop, może troszkę od Ciri starszy, ale nie stary. I jest tutaj w towarzystwie już dorosłej dziewczyny. I oni tu siedzą sami, w pokoju. W środku nocy, przy romantycznym świetle świetle. Cóż takiego mogłoby się stać? Jednakże, jak tu się szybko dowiemy, Jaskier swoje zainteresowania skieruje w nieco inną stronę. Także Ciri sobie to idzie spać, ona już zasnęła. Zasnęła dosłownie na pstryknięcie. Śpi spokojnie, mój aniołku. A Jaskier słyszy coś na zewnątrz. Coś tam stuka i puka. Wziął swoją lutnię w ogóle, jako broń. Jaskier wziął lutnię jako broń. Tak, oczywiście. I kogo tu znalazł? W szopie gdzieś tam? Radowida. W środku nocy Radowid przyszedł do nich tutaj, gdzieś do jakiejś chatki. Ja przypominam, że oni nie są w Loxi, w pałacu, w którym się zatrzymali goście na ten bal. Nie. To wygląda w ten sposób. Jest jakaś chata w środku lasu, jest jakaś szopa w środku lasu. Idealne miejsce na nocleg. No i ten Radowid mówi do tego Jaskra, że no, byłem na tym balu, ale Dijkstra mnie nie lubi. Więc mówił, żebym mu szedł z oczu, Filippa mówiła, żebym ciebie wywabił i od ciebie czegoś się dowiedział, więc tu przyszedłem, ale tak naprawdę ja nie chcę ich słuchać, bo ja miałem inne potrzeby, ja chciałem po prostu ciebie zobaczyć. Ponieważ dostrzegasz ludzi i widzisz w nich to, co najlepsze. Czyli po prostu no, biedny Radzie się czuje źle, bo nikt go w sumie tam nie szanuje, nie docenia na tym dworze. Jaskier czuje się też źle, bo jest też w sumie tutaj popychadłem dla każdego. Także oni razem siebie dostrzegli i się zrozumieli. No i Radzio bierze od niego lut i zabrzdąkał właśnie tą melodykę, którą tam wtedy Jaskier mu zagrał na tej imprezie, nie? I Jaskier mówi, o, nauczyłeś się jej. Jestem wzruszony. Po czym, uwaga, robi oczywiście coś bardzo zgodnego z książkami, czyli no Jaskier się rzuca do Radowida i idą w ślinę, proszę bardzo. No i ciach. Największy kobieciarz w świecie Wiedźmina, jak mordę strzelił, nie? I oni po to tu są, moi drodzy. Po to tu jest Jaskier i po to jest Radowid w całej tej historii, bo oni nie wnoszą właściwie nic do tej całej historii pokazanej w tym sezonie. Oni są tylko po to, żeby pokazać kwitnący między nimi związek pięknej męskiej miłości. W tym tylko po to zostali. I Jaskier mówi mu, że nie mogę wziąć cię do środka, ale weź mnie więc tutaj. To. No, subtelne to... Jak na Netflixa przystało, przyznajcie, nie? Dobra, lecimy dalej. Tutaj kto jest? Elfy! O, no tak, Kahir! Pojawił się na początku odcinka, pojawia się gdzieś na koniec. On tu przyjechał do elfów. Skąd wiedział? Gdzie te elfy się ukrywają? Przecież oni się ukrywają, tak? To jest Skojatel. Mistrzowie kamuflażu. Skąd to wiedział? GPS!
Jak każdy miał GPS-a pewnie, sprawdzi na Google Maps. Kryjówka elfów. O, jedziemy. Za 500 metrów skręć w lewo. Tu spotyka się z Francesca i mówi, że pozbyłem się tamtego drugiego elfa, bo planował zamach stanu, a biały płomień wybrał was. Kłamiesz, on by tego nie zrobił, on był dobry. Aha. Chyba jednak nie. Dołączy teraz do poszukiwań Ciri z Cindry. No i on im właśnie zaczyna mówić, że mamy ten sam cel, tak? Wy szukacie Ciri, ja szukam Ciri. Może poszukajmy jej razem, będzie przyjemniej. I dowiadujemy się teraz w ogóle w końcu, o jakichś prawdziwych motywacjach tych elfów. Bo do tej pory nie wiadomo było, czy oni, ta Ciri ma im jakoś pomóc na płodność, żeby oni się rozmnażali, bo oni już nie potrafią za bardzo tutaj u Netflixa, czy co? Okazuje się, że nie. Oni wierzą, że ona zaprowadzi ich do domu. Że to on mówi proroctwo i używając swoich mocy pokaże elfom ich prawdziwy dom. Czyli słuchajcie, te elfy tutaj, ewidentnie, one chcą się wynieść z tego świata ludzi. Teraz ludzi przynajmniej. Oni chcą się stąd wynieść, oni nie chcą tu być. To po co oni walczą? Czemu oni tu jeszcze siedzą, skoro nie chcą tu siedzieć? I dlatego chcą zdobyć Ciri, żeby Ciri otworzyła im drogę do nowego domu. No i on jej mówi, a dla nas Ciri, to jest księżniczka, która zasługuje, by powrócić do swojego domu. Kahirowi udaje się tu dogadać z elfami. Dla białego płomienia, proszę bardzo, dla białego płomienia. Łatwo było. Kurczę, wystarczyło przyjechać, walnąć parę farmazonów i już elfy są z nami. No nie można było tak od razu? Wszyscy jakoś tutaj bardzo łatwo się zgadzają na wszystko. Tymczasem jedzie tutaj Applegat, ten goniec, i widzimy, że on pod nosem sobie powtarza to, co ma powiedzieć. Musi to mówić pod nosem, głośno, żeby przypadkiem ktoś nie usłyszał naokoło, nie? Co ciekawe, on powtarza, że tutaj posiłki mają stawić się w Aretuzie, a więc zauważcie, tu nie ma żadnej tej intrygi, o której mówiłem wcześniej, tej całej wojskowej intrygi. Z tymi barkami na przykład. Po co te barki są w takim razie, nie wiem. Tu tego nie ma. On tu przekazuje wiadomość, że Dijkstra wysłał posiłki do Aretuzy. Tylko tyle. No i on dostał szczała i w związku z tym się poskładał. Nie dotrze wiadomość o posiłkach. Tymczasem tutaj Ruda tańczy jak szalona. To jest jakieś tam przejście w tunelach Aretuzy. Ona nie wiedziała o tych tunelach w ogóle, tak? Czarodziejka z Aretuzy nie wiedziała o tunelach w Aretuzie. No, ma to sens, prawda? Wiedział o nich za to ten tutaj. I tu widać, że oni kręcą ze sobą, tak? Będą smalić choleweczki. I ona mówi właśnie o tym zbuntowanym magu, że czai się wśród nich. I on twierdzi, że tak, to ten zbuntowany mag musiał też zabrać księgę monolitów. To na pewno on. Bardzo domyślni są. I ona, uwaga, pamiętacie o tych stalacytach, co mówiłem? Że te stalacyty będą bardzo ważne teraz? Triss twierdzi, że Jen miała na sobie pył stalacytowy. Może twoja księga także miała ten pyłek? Czar lokalizacyjny nas naprowadzi. Zaraz. Czy ja się teraz dowiaduję, że Triss jedyne, czego potrzebuje, żeby namierzyć przedmiot bądź osobę, to jakikolwiek mały ślad tego, gdzie ta osoba była, no jak na przykład pyłek, tak? Ma tam trochę tego pyłku, to o... Po tym pyłku namierzę konkretne miejsce na Google Maps, gdzie Yennefer się przeniosła. To dlaczego ona tego samego nie zrobiła choćby z krwią adeptek w Aretuzie, którą znalazła na ścianach? Krew. Chyba dużo lepszy jakiś przekaz magiczny tutaj powinna dawać niż pyłek ze skały. Ale najwyraźniej. Nie, to nie tak. Lokalizujemy na Google Maps, dawaj. Robimy spela. Powtarzaj za mną i załączaj GPS-a, proszę bardzo. I tu kamera się kręci wokół nich, oni widzą jakieś flashbacki. Te flashbacki wiele im powiedziały. No, nie wiem, czy wiele, ale są bardzo zaskoczeni. A, tak zaskoczeni, że nic nam nie powiedzieli, co to jest. Okej. Okay. Tak czy inaczej, Jennifer i Gervasy tutaj sobie siedzą w ładnym pokoju. Przed imprezką ona mu opowiada tamtą sytuację z tą iluzją. No i oni tak sobie właśnie dodają to, co wiedzą. Nie? To, co ich IQ potrafiło przetworzyć. Ktoś, kto jest złym czarodziejem, używa iluzji. Ktoś, kto to robi, nienawidzi Jennifer. Dlaczego ma jej nienawidzić? Może po prostu chciał się od Jennifer dowiedzieć, gdzie jest Ciri. Albo chciał ją zlikwidować. Bo Jennifer pomaga Ciri. Także może dlatego. Nie musi jej nienawidzić. Ona nie zna intencji tego człowieka. Poza tym, że ten ktoś chce zdobyć Ciri. No ale najwyraźniej domyśliła się, że ktoś jej nienawidzi. No wszyscy ją hejtują. Biedną Jennifer. I trzeci punkt. Ten ktoś eksperymentował na młodych kobietach. No bo tam on te potwory znalazł w tych ruinach. I teraz terkocą. Trytytki. Kto to może być? Jennifer, wpadniesz na jakiś pomysł? Powiesz coś mądrego? To Stregobor! To twój stary! No tak, przecież twój stary nie lubił Jennifer. Przecież twój stary tamtą sprawę Falki badał, więc tam się zna pewnie na jakichś eksperymentach. No i iluzję pewnie umie twój stary, jak każdy kuźwa czarodziej. To musi być on. Jennifer się domyśliła, że to on, więc to musi być on.
A wszyscy, którzy myślą zamknąć mordy, bo ona wie lepiej. I mówi, rozegrajmy to mądrze, bo na razie mamy słowo przeciwko słowu. No tak, na razie jedyne co macie to puste oskarżenia i domniemania, więc musicie może zdobyć jakieś dowody, coś takiego. No ale najwyraźniej Geraltowi scenarzyści razem z jajami odjęli tutaj też mózg, bo on mówi, że nie, nie, ja go od razu zabiję. Nie będzie żadnych odpowiedzi. Po co nam dowody? Przecież wiemy, że to on. Przynajmniej, no ale Jennifer teraz pomyślała za to. Widzicie, tak, że się wyrównuje, tak? 0 razy 0 to jest 1, jak to mówiłem. Bez mocnych dowodów, jak uderzymy, no to wtedy nie będzie dobrze, bo tylko podkopiemy wiarygodność magów. Jeżeli za tym stoi Strogobor, to zdradził bractwo i oni go urządzą. Także musimy być mądrzy, Gerwazy. No i teraz zaczynają się do siebie mistrzyć. Chwilkę się pomistrzyli i koniec. A tymczasem tu mamy rzut właśnie na tego czarodzieja. A żebyśmy mieli, wiecie, podejrzenia, że to on będzie tym złym. Na pewno wszyscy połkniemy haczyk. I to już jest tuż przed samym balem, tak? Wszyscy są już w swoich kreacjach. Także mamy tutaj Filippę i Dijkstrę. Oni tam coś tam gadają, że no, zaczniemy działać, jak zdobędziemy odpowiedzi. Widzimy tutaj kogo? Panią Jadzie? Nie, moi drodzy, to jest Truda. To jest Triss. Triss jak malowana. Stylówka, której pozazdrościłaby pani Jadźka. Nie obrażając wszystkich Jadwig. Piękne imię. No ale najwyraźniej temu się podoba. Ona tak specjalnie się dla niego wystroiła. Na tego czarodzieja Istreda, który tu chyba ma marynarkę jakąś, kuźwa. Tymczasem Tisaja i Vilgefortz, proszę bardzo. Też coś gadają, też coś planują najwyraźniej. Będą coś działać tam na imprezie. I idzie w końcu Gervasiusz i Jennifer z Bollywoodu. I mają tą swoją stylóweczkę, którą widzieliśmy na zwiastunach. Studniówka w Krynicy, rocznik 2005. Koń jaki jest, każdy widzi. Pozostaje się nam zastanawiać, czy to kwestia niewiedzy, czy celowego sabotażu, żeby wszystko, co nam tu pokazują, było jak najmniej związanego z Wiedźminem. Jak najdalej byle od materiału źródłowego. Także nasza Jennifer z Bollywoodu i Gervasi z Fashion from Russian są gotowi na imprezę. On ją bierze pod ramię i dawaj, idziemy w tany. Remiza czeka. I bum. Koniec odcinka. No moi drodzy, co mogę powiedzieć na koniec? Wszystko zostało powiedziane. Koniec tego, ten odcinek już jest za cholernie długi. Idźcie spać, albo wstańcie, jak jeszcze spaliście i dopiero się budzicie. Niedługo kolejny odcinek. Odsyłam na moje social media, Facebook, Instagram, Twitch, Kick. Tam także profil ostatnio się pojawił. Będziemy coś streamować niedługo, więc warto. Tak czy inaczej, dziękuję za uwagę. Z brodatym pozdrowieniem, Drwal Rębajło.